Poznaniu został wstrzymany ruch tramwaju. Chodźmy do centrum i przyłączmy się do manifestu. Jedziemy na manifestację. Jeszcze Polska nie zginęła. No strzelaj do mnie! Zdobyliśmy nawet czołg na ulicy Roosevelta. Miała krew poprawiła transparent i sztandar. Strzelała do mnie kobieta z kumachu w brzegu. Dobrze. Jak oni mnie torturowali, mnie tak, że nie dało rady się nie poznać. Stwierdzili, że ta na zdjęciu to na pewno nie Maria Kaptulska. Aresztowali mnie w lipcu 56 roku. Brutalnie byłam pobita. Byłam ledwie żywa. Ciężko chorowałam. I jako młoda osoba otrzymałam pierwszą grupę inwalidzki. Przeszłam 4 operacje. Ważyłam 35 kilo. Przeszłam 6 operacji. Lewą nogę mi amputowała i byłam inwalidką do końca życia. Nigdy nie został ukarany. Byłyśmy siłą napędową czerwca 1956 roku. Walczyłyśmy o wolność i lepsze jutro. Zapłaciłyśmy za to okrutną cenę.